Dzień dobry, vlogmas dzień 22. Co się obraziłaś? Jeszcze też. No też się chcę nagrywać. W ogóle co ty tu robisz? Czy ty sobie czasem nie wyszykowałaś wczoraj sukienki do przedszkola? Nie. Nie? Pomagać mamy w kalendarzu. No, jakiś elfik został ze mną, kaszlała tak brzydko. I ty też masz czerwone spody. Mam. I też z myszką Miki. Widzisz, mamy takie podobne piżamki. No, kaszlała tak brzydko, że mówię, dobra, już zostanie, bo lepiej, żeby została niż na święta. Ma być drama. I wszyscy się mamy nie wyspać i ogólnie ma być drama. I wszyscy się mamy męczyć. A ona najbardziej. Zobaczymy, co z jutrem, bo jutro mi się przydało, żebyś poszła. Mamie by to pasowało bardzo. Dzisiaj jak dzisiaj, ale jutro to bardzo. No natomiast no jak będzie dalej tak średnio, to oczywiście zostanie. A piątek to już nawet nie wiem już. Oho! Oho! I co? Super gwiazdo? Zbiłaś się tyłek? Nie? A co boli? No, pupa. I było kolano. No. Dobra, no już nie kręć się tym. O! To jest glizga po prostu. Ty, glizga. Otwieramy. A może się nie trzeba kręcić? Delikatnie trzeba. 21. Tu jest coś cieniutkiego w glamshopie. Co, mam na ciebie poczekać? Jest, słuchajcie, klej do rzęs. Właśnie ktoś mi pisał, że był wcześniej, ale nie było wcześniej, bo jest teraz klej do rzęs i super, bo nie ma... No, były rzęsy, o, to chciałam powiedzieć. Przezroczysty klej do rzęs na pasku i kępek. Do rzęs na pasku i kępek. Co to? Pizza. Skrzat. 50 zł. Hania w tym czasie już nam tutaj wydrapała skrzacika, ale skrzacik nie wygrywa. Ale mamy jeszcze kilka szans. Nie ma się co... Na samym dole pod tym jest skrzacik. Skrzacik, no. Fajnie, bo nie mam kleju do rzęs, skończył mi się. A z glamshopu nigdy nie testowałam, więc jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Dobra, to mamy te dwa. I który jeszcze otwieramy na tym? Kuleczkę, dobra. No to dawaj, wkładaj palucha, 2, 1. Dobrze, to on jest taki, trudno się go otwiera, może ci pomogę. Kulka jest, tak? O, wyskoczyła. Co się stało? A, brudny masz pazur od drapania. Zaraz umyjemy. Puder. To jest jeden na ciebie. No nie wiem, małe dziewczynki nie używają pudrów. Masz taką ładną cerę. To jest cera, wiesz? Buzia, masz taką ładną, bez skazy, podrapaną tylko trochę. To nie potrzebujesz pudry. Jeszcze Hania butów, jej brakuje butów i... Czego szukasz? A, różdżki, tak? Hania, dzisiaj co było w kalendarzu? A, tam ma też buty. No ja jej pożyczyłam. Dzisiaj była taka spódniczka w kalendarzu. No już zbliżamy się do końca. Jeszcze nam brakuje chyba filiżanek i jakichś tam drobnostek. Ale właśnie na przykład raz była ta korona, raz skrzydła, raz spodniczka. Bardzo fajna opcja. Mamy tutaj syrenią imprezę. Każda ma, słuchajcie, naszyjnik i korony. Jedna, druga, trzecia. A to nie ma syrena. No ta jest wróżką, zapomniałam. Ta się przemieniła w wróżkę. Ale tu mamy dwie syreny. Prawda, ta nie ma ogonka, ale nie szkodzi. Co nie? Tak. Ta też idzie na imprezę, czy ta się nie nadaje? Też bo nie jest syreną. A, no bo jeszcze trzeba im postawić stolik, słuchaj. Herbatkę. I on się nadaje. No to dobra, to ją zaproś. Wszystkich. I można spełniać swoje niespełnione. Wszystkich. Jak się nie zdążyłyście wybawić, to córka. Córka pomoże. O, jeszcze dziedziusia zaprosimy, co? Tak, jest pszczółka Maja. A, pszczółka Maja mu leci. To zaśpiewaj mu trochę tą Maję. Pszczół... Jak to? A teraz? A te co? Będą z nim tańczyły? Nie. Zaraz. Nie? Dobra, zaraz. Na dywanie będą. Okej.
Raczej nie mam dzisiaj w planach wyjścia z domu, ale się pomaluję, dlatego że chcę sobie nagrać o sobie i wam nagrać, nie wiem, czy wam jest potrzebna. Chcę nagrać po prostu, już nieważne komu, rolkę z propozycjami na świąteczne outfity. Właśnie opublikowałam tą z prezentami z Rossmana na ostatnią chwilę. Fajne tam propozycje znajdziecie, naprawdę. Jak na ostatnią chwilę, to naprawdę fajne propozycje. Także się pomaluję, żeby nagrać tamto. Co jeszcze mi się udało zrobić w tym czasie? Poćwiczyć, umyć i słuchajcie, zarezerwować, chociaż to jest za dużo powiedziane, po prostu w Nys jest takie kino oldschoolowe, że nawet nie ma rezerwacji przez stronę, tylko zadzwoniłam i taki pan zapisał, dobra, 4 bilety, nazwisko, dziękuję, do widzenia. Ani nie wybrało się miejsc, ani nie uiszczało opłaty, ale dobra, miejsce jest zarezerwowane. Czekajcie, bo mi się wyświetla ta rolka. Coś mi się wydarzyło w telefonie. W każdym razie zarezerwowałam 4 bilety na Awatara. Mój brat jeden się zdecydował i mój tato się zdecydował i mój partner i ja. Co prawda ja nie jestem największą na świecie fanką Awatara, no ale są w tym gronie tych 4 osób więksi fani, a ja odkąd byłam w ciąży, chyba ostatni raz jak byłam w ciąży, byłam w kinie. Odkąd się urodziła Hania, nie byłam w kinie. Jak wiecie, Hania ma opiekę babci, nie ma żadnej opiekunki, chodzi tylko do przedszkola, bo aż do przedszkola. Nie mam żadnej pomocy. Mamy oczywiście znajomych, ale ich nigdy nie prosimy o to, żeby przypilnowali Hani. Jedni Hani dziadkowie mieszkają w Irlandii na co dzień, wiadomo, przyjeżdżają tutaj czasami, no ale to jest czasami. No a moi rodzice też mieszkają kawałek od nas, więc czasami, jak jest taka sytuacja, że na przykład jest wesele, albo byliśmy na Woodstocku, no to wtedy Hania, teraz pierwszy raz jak wyjechaliśmy na Woodstock, została chyba tam 3 czy 4 dni u babci, ale były takie sytuacje, że na przykład moja mama czasami do nas przyjeżdżała na weekend i zostawała z Hanią na ten weekend, ale to też są sytuacje sporadyczne, takie wiecie, nie raz w miesiącu, tylko bardziej raz na kilka miesięcy, raz na przykład na pół roku, no nie wiem, może się 2 razy do tej pory albo 3 taka sytuacja zdarzyła, plus właśnie Hania została na kilka dni u babci. Super jest też to, jak jedziemy do Irlandii, że właśnie ona cały dzień zostaje z babcią, babcia jej pilnuje, jesteśmy za to oczywiście bardzo wdzięczni i wtedy możemy sobie wyjść. Natomiast do czego ja doszłam, bo już trochę odbiegłam. Nie byliśmy w kinie, bo o ile jesteśmy w stanie poprosić moją mamę na przykład, żeby przyjechała, to wtedy zawsze mamy jakieś ważniejsze rzeczy, typu wesele albo inne wyjście. I o ile jesteśmy w stanie wyjść z Hanią do knajpy, do restauracji, jakieś tam fajne aktywności porobić, o tyle do kina nie. No nie zabierzemy 3-latki na 3 godziny i 12 minut, bo tyle trwa film z napisami na Awatara, nie? Wiecie o co chodzi? No nie ma co z tą 3-latką w czasie tego kina zrobić. Dlatego nigdy w kinie jeszcze nie byliśmy. W sensie odkąd się urodziła. O. Planujemy wybrać się z Hanią do kina. No teraz już te pierwsze teatry, teatrzyki. Podoba jej się, natomiast mam wrażenie, że ona po pół godziny, już kolejne doświadczenie teraz co byłyśmy, po pół godziny zaczyna się tak już wiercić, że nie wiem czy takie na przykład półtorej godziny, no Psi Patrol może i by wysiedziała. No nie wiem, myślę, że w przyszłym roku, może na wiosnę, pierwsze kino sobie zaliczymy, jak coś fajnego będzie. Będziemy obserwować, bo dużo jestem wiek, żeby można, ale jeszcze Hania nigdy w kinie nie była, bo mi się po prostu wydaje, że za długo. O ile teatr, mówię, właśnie trwa godzinkę, 45 minut, to kino zazwyczaj jest dłuższe. W każdym razie, zostawimy Hanię z moją mamą, moja mama jeszcze nic o tym nie wie, ale mam nadzieję, że się zgodzi, a jak się nie zgodzi, to ja nie pójdę. I kino, Awatar. No ja nie lubię długich filmów. A 3 godziny to jest po prostu. Ostatnio na takim długim to byłam Hobbicie. I o ile lubię Hobbita, no to 3 godziny, no nie, można to było zrobić w półtorej godziny. Ale zobaczymy. Dajcie znać, jak byliście. Proszę nie spoilujcie, tylko dajcie znać, czy te 3 godziny szybko mija, czy nie. Ale to też pewnie zależy od tego, czy ktoś bardzo lubi, czy nie lubię, no ale Awatar bazuje na pięknym obrazie, więc chyba się da wysiedzieć. Patrząc na piękne rzeczy, to będzie idealne zamknięcie Vlogmasa. A, będziemy w piątek, 23, popołudniem późnym. Tyle. No, już sobie przynajmniej podkład nałożę. Grincha, nakładamy Grincha. Już mówiłam, jak zanurzyłam w nim paluch,
To już godzi się na łoże. Nie chcę po tym Grinchu, tylko tak z boku. Ale zobaczmy, jak on wygląda. A on ładnie wygląda. Świąteczny błysk. Idealny, straszny. Jeden rozświetlacz. Dawno mnie żaden kosmetyk tak nie ucieszył. O, to chciałam powiedzieć. I jeszcze chciałabym sobie dzisiaj użyć tej palety w końcu. Złota Era, paleta cieni do oczu, bo bardzo mi się ta kolorystyka podoba. I coś tak czuję, że zrobię po prostu brązową, taką bardzo klasyczną górę, a na dole polecimy z fioletem, bo dawno takiego makijażu nie miałam. Chyba nawet ktoś taki robił, Magda Wołosewicz, tą właśnie paletą taki. I jeszcze mówię, jejku, jak to pięknie wygląda. Jak ja dawno czegoś takiego na oku nie miałam. Więc lecimy, zobaczymy, jak mi wyjdzie. W ogóle to sobie muszę nowe lusterko kupić, bo zobaczcie, to mi tak ucieka i nie mogę sobie tak wycelować. No, czeka mnie zakup nowego lusterka, ale to sobie chyba kupiłam, o, w tę stronę działa. Na pierwszym albo na drugim roku studiów w Lidlu, słuchajcie. I od tego czasu mam to lusterko. Ono było ze mną w Irlandii, było ze mną w tym domu, w tamtym domu, w siamtym domu. No przeszło drogę długą. O, i opada, po prostu sobie je ustawia, ono się cofa. Także stoję przed zakupem nowego lusterka, ale pewnie kupię coś podobnego, ewentualnie może podświetlanego. Pokazywałam i w tym prezentowniku z Rossmana i z Pepco coś takiego, także rozglądam się za takim lustereczkiem. A jak macie coś konkretnego do polecenia, to polećcie, proszę. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Okej, tak mi to wyszło. Nie miałam zbyt wielu makijażu oka w tym vlogmasie, a koloru też w ogóle. Także chociaż teraz na zakończenie. Chociaż lepiej to, zawsze lepiej to wygląda na żywo niż w kamerze. Na zakończenie vlogmasa przynajmniej coś tutaj sobie kolorowego zmalę. Zabieram się zaraz za tę świąteczną rolkę, ale zobaczcie, jaki ładny prezent przyszedł od Yumi i Made in Love. Zestaw kosmetyków, winogronowy zestaw do włosów zniszczonych, także na bardzo chętnie sobie przetestuję. Te grafiki są przecudowne z tym aloesikiem. Tu są akurat produkty do twarzy. Skarpety są czadowe. Jedne są Yumi Style, owocowe, przepiękne, a drugie są Made in Lab Style. Made in Lab i flakon perfum i napis adekwatny do skarpetek. I jeszcze dwa zapachy od Made in Lab. I jakieś pierniczki dwa były, ale jeden już Hania ma, mogę. I bardzo mi się też podoba ta sprawa. A mianowicie karteczka, pusta kartka, ale ta kartka wspiera pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Bardzo fajna opcja, kupujemy kartkę, a pieniądze idą na szczytny cel. Także Yumi i Made in Lab, bardzo dziękuję za przesyłkę. Letting go of everything but you. These are the good times with you. Nie cierpię pozować. To jest tak, jak jakoś tego nie mam, wiecie? Nie mam tego we krwi, naturalnie, ale za to outfit mi się podoba i nie wiem, czy sobie takiego nie ogarnę właśnie na swoją wigilię, ale chcę zrobić cztery w totalnie różnych stylach. Stylach, no nie stylach, tylko wiecie, jeden bardzo elegancki, drugi taki bardziej luźny. Także no już pewnie jak to oglądacie, to no pewnie dzisiaj wrzucę tą rolkę, czyli w czwartek. Także możecie zajrzeć, będzie mi miło, jak zostawicie serduszko. Okej, nagrane, to nie było aż takie skomplikowane, ale wiecie, czasem zebrać się do czegoś jest trudniej niż to faktycznie jest trudniejsze, nie? Tak jest z ćwiczeniami, z wieloma rzeczami tak jest. Natomiast co mi po tym nagrywaniu zostało, to czerwone usta. Cztery stylizacje przygotowałam. Proste, ale tak jak mówiłam, w bardzo różnych
Słuchajcie, mam wrażenie, że ja dzisiaj nic nie nagrałam i wydaje mi się, że jak zrzucę to na kompot, powiem naprawdę tak mało. Ale jakieś takie miałam poczucie, że wszystko już jest powtarzalne. Że nie jestem w stanie nic wam pokazać dzisiaj nowego, bo siedzimy w domu. No i jest taki domowy dzień dziś, jakieś sprzątanie, ogarnianie, ale co mam w końcu 15 raz te gary pokazywać i te zmywarę? Nie. Więc no po prostu też... Już 5 razy powiedziałam po prostu. Nie ma co na siłę. Obejrzeliśmy sobie natomiast Kroniki Świąteczne, tak to się chyba nazywa. Bajka na maksa, ale Hania zaczarowana. My też się kilka razy zaśmialiśmy. Także takie przyjemne na wieczór środowy, jak już nie ma co innego. Te świąteczne kroniki są spoko. Zwłaszcza, że jest jakaś tam druga część, więc może jutro zobaczymy drugą część albo zobaczymy, jak czas pozwoli. Natomiast co mi się tak... Bo to jest taka bajka o Mikołaju, o wieże, o prezentach. I taki mocny jest tam nacisk właśnie na te prezenty położony i na takie cofanie się do przyszłości. Bo ten Mikołaj pyta bardzo wielu ludzi w tym filmie, co chcieli dostać, albo pamięta, co dostali, albo przypomina im, co dostali i tak dalej. A jestem ciekawa, czy wy pamiętacie, czy macie w swojej głowie jakiś taki prezent, który na maksa wam utkwił w pamięci. Możemy się sobie o tym porozmawiać i przywołać właśnie te miłe wspomnienia. U nas jest taka tradycja, znaczy była w moim domu, że 6 grudnia przychodził Mikołaj i przynosił prezent... Kołuszka. A 24 grudnia przychodził ktoś, bliżej nieokreślony. Wydaje mi się, że to była gwiazdka, gwiazdor, aniołek. W naszych rejonach tak to się odgrywało. No i on też te prezenty właśnie przynosił. Natomiast u mnie w domu było tak, że raczej te na Mikołaja były takie bogatsze i te wymarzone i te z listu, a te pod choinkę były takie skromniejsze. Być może to wynikało z tego, że po prostu Wigilia już sama w sobie jest dużym przedsięwzięciem i dużym wydatkiem, ale wiem, że w bardzo wielu domach po tym, jak pokazywałam, co Hania dostała, jest zupełnie odwrotnie, czyli że ten Mikołaj jest taki symboliczny, czekoladka, pomarańczka, co się zmieści do buta, natomiast właśnie ta gwiazdka pod choinkę, czy co tam przynosi, gwiazdka jeszcze właśnie, gwiazdor, gwiazdka, aniołek, ale jestem ciekawa, kto u was przynosi prezenty pod choinkę. U Hani jest tak, że 2 razy to jest Mikołaj, jakoś nie rozróżniamy tych dwóch postaci, które przychodzą 6 i 24 grudnia. Nie wiem, czy to trzeba rozróżniać, ale wydaje mi się, że już cały czas jest Mikołaj. Już nie kultywuje się tych takich tradycji aniołkowo-gwiazdkowych, ale może się mylę. Natomiast, no pamiętam kilka takich szczegółów z mojego dzieciństwa dość mocno, które mi utkwiły w głowie. Pamiętam, że moja koleżanka w przedszkolu miała Barbie ze śpiewającym ptaszkiem. Ściskało się jej dziobek i ten ptaszek śpiewał. I ja o takiej marzyłam, no to było po prostu, och, jak ja chciałam tą Barbie mieć. I napisałam to w liście, natomiast Mikołaj mi przyniósł Barbie ze skrzydłami. I pamiętam, że wtedy byłam zawiedziona. To tak jak Hania z tym Kenem, nie? Miał być sam Ken bez ręki, albo Ken z ręką. To ja miałam podobnie. Po czasie się dowiedziałam, że po prostu ten z ptaszkiem był już wykupiony wszędzie. I ta Barbie ze skrzydłami była jedyną. No w tamtych czasach... Nie było tak, że się klikało i zamawiało przez internet. Pamiętam też bardzo dobrze w takim czarnym worku. Ja mówię, co ten Mikołaj mi przyniósł? I tak wyciągałam i wyciągałam, a tam było tyle rzeczy. Ale pamiętam taką kasę, która wydawała dźwięki, otwierała jej się szufladka, zmieniało jej się paragon. Kochałam tę zabawkę i właśnie ona mi tak jakoś mocno siedzi w pamięci. Pamiętam też kiedyś, że zanurkowałam w środku nocy do torby, żeby wyczuć, co tam jest. I wydawało mi się, słuchajcie, że dostałam takie 2 zgrzewki chusteczek higienicznych. Natomiast jak się rano okazało, bo już się nie chciałam ruszać w nocy, to były kasety wideo i jakieś bajki na tych kasetach. Dawno temu w trawie miałam, właśnie na kasecie od Mikołaja dostałam i swego czasu znałam tę bajkę absolutnie na pamięć. Wałkowałam ją w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. Ale coś jest z tymi prezentami od Mikołaja, że one są takie kochane i takie kultywowane i takie w kółko mocno wyeksploatowane, no bo to jednak jest od Mikołaja. No magiczna tradycja, czarodziejska, cudowna i nie wyobrażam sobie, że na przykład moje dziecko miałoby mieć inne pojęcie na temat Mikołaja niż ma.
Jeszcze pamiętam, że kiedyś dostałam też wieżę, ale to już byłam starsza i tak nic ten Mikołaj mi nie przyniósł, nic mi nie przyniósł, a rano wyszłam z pokoju i przed drzwiami była ustawiona ogromna, bo to nie było jeszcze tych mini wież, wieżyczka, to było pewnie takie dla całej rodziny prezent, natomiast pamiętam, że się potknęłam autentycznie o ten prezent, zobaczyłam co to, a tam była prawdziwa, grająca wieża. Dostałam też kiedyś pod choinkę zegarek różowy Casio, ten taki, taki gumowy, nie? Nie wiem, czy wy pamiętacie. Kurde, co to jest, że dziecko jest dzieckiem? To było 30, no 20 kilka lat temu. A ja pamiętam emocje, które mi towarzyszyły, radość, którą mi towarzyszyła. No i same te prezenty i całą tą otoczkę. Pamiętam, jak ten czarny worek rozpakowywałam, ja to widzę. Zobaczcie, jakie to są silne, wspaniałe emocje, jakie są w dziecku i jakie zostają tak naprawdę na całe życie. Czasami sobie tego nie uświadamiamy, nie zastanawiamy się nad tym, ale to jest piękne. Dlatego też wczoraj jeszcze pojechałam po ten prezent dla Hani i pisało też kilka z was, że mi się oczy zaświeciły, bo ja wiem po prostu, jakie to są emocje i jak ona będzie przeżywać. No ale też co ważne, to nie musi być nie wiadomo co, bo zobaczcie, jak ja miło wspominam tę kasę. Ta kasa, no może na tamte czas ona była droga, natomiast no nie jest to nie wiadomo co, tak? To nie był rower, to była po prostu zwykła kasa, kilka mandarynek, figurka Mikołaja i dziecko przeszczęśliwe. Także no ja wam też życzę mnóstwa radości właśnie, także z prezentów, bo już o różnych rzeczach sobie tutaj rozmawialiśmy, ale także z prezentów w te święta. Mam nadzieję, że znajdziecie pod choinką coś, co sprawi wam radość. To już nawet nie chodzi o coś, o czym marzycie, o coś drogiego, o coś wyszukanego. Coś, co sprawi wam radość, wywoła uśmiech i zrobi, że wam się po prostu milej na serduchu zrobi. I zero tych prezentów, przy których nie wiecie, jak się zachować. Dobra, słuchajcie, mało nagrałam, ale przynajmniej mam nadzieję, że ta ciepła, wspominająca pogadanka zrobiła wam miło. Dajcie mi znać, jakie wy prezenty. Czy macie też coś takiego, co naprawdę miło wspominacie? A ja jeszcze jakiegoś ataku kaszlu dostałam. Także coś mnie drapie w gardle, za dużo już mówię. Więc dziękuję i widzimy się jutro.